Hej, zanim zaczniemy kolejny odcinek, to mam dla Was szybkie info. Jak widzicie, tytuł tego odcinka to Najobrzydliwsze kreskówki. A przed sobą macie książkę zatytułowaną 1001 Obrzydliwych Obrzydliwości. I właśnie tę książkę rozdam w dzisiejszym konkursie, ale o nim powiem na końcu. Teraz jedynie wspomnę bardzo szybko o samej nagrodzie. Jest to książka, z której dowiedzie się 1001 ciekawych, co najważniejsze, obrzydliwych faktów na temat Waszego jedzenia lub nawet ciała. Dowiecie się ilu robaczkom wynajmujecie swoje ciało lub dowiecie się, jaka restauracja na świecie podaje dania gotowane w ludzkim mleku? A, no i oczywiście są obrazki, to najważniejsze, prawda? Dobra, do książki wrócimy jeszcze na końcu, a teraz lecimy z materiałem. Zapraszam na pięć najobrzydliwszych kreskówek. Na piątym najmniej obrzydliwym, ale wciąż obrzydliwym miejscu dałem bliźniaków kramp. Kreskówka o dwóch braciach. Kujonku, który mimo, że wydaje się schludnym i poukładanym gościem, to pod łóżkiem trzyma pokaźną kolekcję robali. Mało tego, koleguje się z dzieciakiem, który jest członkiem dziwnego plemienia błotniaków, które tak jak mówi nazwa, żyje na bagnach, gdzie aż roi się od smrodu i brudu. Oraz o młodym buntowniku, który ma gdzieś higienę osobistą i podobnie jak jego brat lubuje się śmierdzących i odrażających miejscach, jak na przykład w jego wypadku wysypisko. I tak samo ma kolego, jakże pięknym pseudonimie Brudny Joe, który mieszka w przyczepie. W kreskówce przewijało się też wiele innych obrzydliwych momentów, jak grzebanie w pępku, przychodzenie do szkoły w brudnej piżamie, czy też pogrzeb Robala. Na czwartym miejscu stawiam Etet Ed 1 Tak, tak, kreskówka może i fajna, ale też i obrzydliwa. Pomijając fakt, że wszyscy mają odmienny kolor języków, tak jak jakieś trupy, to warto wziąć pod lupę takie odcinki jak ten, gdzie Johnny strzelał z kości, gdzie Jimmy'emu powykrzywiano jego metalową obrożę oraz mój faworyt, odcinek, gdzie Ed złapał alergię na króliczki, przez co urósł do ogromnych rozmiarów i na całym ciele miał obrzydliwe, wielgachne bąble. Właściwie to sama postać Eda jest wystarczająco obrzydliwa. Numer trzeci to Jam Łasica. Ta kreskówka została chyba zrobiona głównie po to, aby przypomnieć nam co jedliśmy na śniadanie, obiad, a nawet kolację. Wczorajszą. Tutaj mamy goły tyłek pawiana. Tam wincze łasica naprawia w dosyć odpychający sposób kark jakiejś starszej pani. Postacie są narysowane tak jakoś. blej. No i pan czerwony, nagi diabełek, którego tyłek jest bardziej eksponowany od samego pawiana. Ale jam łasica to jeszcze nic, jednak do tego wrócimy za chwilę. Srebrny medal w kategorii obrzydliwej kreskówki zdobywa tytuł Mroczne przygody Bilego i Mandy. Oj, tutaj to jest wręcz kopalnia obrzydlist. Raz Bilemu leciały gile z nosa, w jeszcze jednym odcinku posłodził sobie herbaty żywając wosku z uszu. Albo pokazał swoją wielgachną krosę na plecach Pradował nago i wiele, wiele innych Jednak w tym wypadku nie tylko Bill jest obrzydliwcem Sporo innych postaci postanowiło pokazać nam co nieco, za co bardzo dziękujemy No i złoto proszę państwa, mamy złoto Skoro mówiliśmy o Jamu za to nie mamy prawa zapomnieć o bliźniaczej serii, czyli Krowie i Kurczaku Mówię wam, krowa i kurczak to jest najobrzydliwsza kreskówka, jaka kiedykolwiek powstała. Znowu mamy czerwonego, znowu mamy pokracznie narysowane postacie, ale tutaj zamiast tylko mamy wielgachne wymiana krowy. Kurczaka bez kości, paskudnych najlepszych przyjaciół kurczaka, którzy męczą nas z naszym wyglądem w prawie każdym odcinku, rodziców podwojonych górnej części ciała, twórcy raczą nas też osobistymi wycieczkami do wnętrza naszych bohaterów i nie chodzi tutaj o uczucia. Co jeszcze? Coś co przypomina tyłki podane na obiad na talerzu. Więcej tyłków. I na koniec wisienka na torcie. Koniec. Palce do gardła i próbujemy zapomnieć. I na dzisiaj to wszystko. A czy dla Was była jakaś obrzydliwa kreskówka? Jeśli tak, to koniecznie napisz w komentarzu, jaka i dlaczego. A co do samego materiału, to standardowo w go ocencie. subujcie po więcej, także sprawdźcie przez te linki w opisie, jak moja grupa na Facebooku albo mój Snapchat. Ok, dzisiaj polecanych nie będzie, ale za to będzie konkurs, więc lecimy z konkursem. Ok, a więc, tak jak mówiłem wcześniej, do wygrania jest książka 1001 obrzydliwych obrzydliwości. Jak ją zdobyć? To proste. W komentarzu pod tym filmem opisz najbardziej obrzydliwą historię, jaka Cię kiedykolwiek spotkała. Najlepsze, najciekawsze, czy też najobrzydliwsze historie zostaną nagrodzone książką. Macie czas do... hmm... powiedzmy, że 5 lipca, tak więc... Jest całkiem sporo czasu. No i cóż, ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie i na razie. I powodzenia.